Proponuję też już teraz przywitać Kubę, który zakończył swój czas na przygotowanie, więc Kuba Świątek, brawa, brawa dla niego. Dodajemy mu otuchy. Zobaczymy, jak dzisiaj mu pójdzie, a już są z nami sędziowie, więc przywitajmy również naszych sędziów bardzo gorąco. Head Judge Edita Hodorcewicz, Sensory Judges to Sara Alali, Gora, Gerwy Leite, Bernote, Francesca Biekier i Renata Małyszko. Technical Judges Ingbjörg Ferrer i Łukasz Kaczmarek i Michał Błasiak jako Shadow Judge. Mamy w takim razie pełną ekipę sędziowską. Kuba Świątek gotowy, a więc wielkie brawa i rozpoczynamy właśnie teraz. Czy ja mogę poprosić o moją muzykę? Jeszcze znowu jest problem z kapaniem wody spod kratek, więc chciałbym poinformować, że jakby to było czyszczone, ale niestety się skrapla. Great. Dear judges, are you ready? Time. Hello. My name is Kuba and today I would like to talk with you about creation. Every day we are creating something new. New beverages, new food, meeting new people. Today, we will as well create. But it's a special occasion. It is National Barista Championship. So, celebrate it, combining simple ingredients into great, new, and exciting creations. First, I will create espresso for my signature beverage to let it cool down. And then, I will put it in a Kuiper chiller. Then, we can proceed with our first serving, which will be espresso. In our professional lives, between people is one of the most important things. When I was looking for coffee for the competition, I met Ben. He is half Ethiopian, half Hungarian, and he dedicated his life into finding the best coffees in his birthplace, Ethiopia. Together with Ben, we found one of the best coffees that I'm super excited to share with you today. It is natural processed carbonic maceration, Ethiopia. Cherries for my coffee, grown at 2,000 meters above sea level. And then, the ripest of them are put into sealed fermentation and then pumped with carbon dioxide to elevate the fermentation on intracellular level. Thanks to it, my coffee is even sweeter and even better than without that processing. After 48 hours in carbonic maceration, my coffees are dried on raised African beds. Now, we'll let it cool down and we can proceed with our first serving, espresso. I think we can all agree that past years were all for single origin coffees, roasted in small batches, and I think it's amazing. But I ask myself a question. Can we, baristas, together with roasters, elevate and push our boundaries even further? And I think I found out how to do it. And we can do it by combining different roasts of the same coffee in a harmonious and even better balanced combination. In our espresso, we will taste equal parts of two blends that I roasted 4 weeks ago to get the best freshness in my roastery. Dear judges, first roast was shorter and is lighter with 17.5% development time and lower energy implemented throughout the roast. Thanks to it, we have more sweetness and acidity. To balance everything out, second roast is darker with 19.5% development time and higher energy implemented throughout the roast.
which contributes to beautiful low bitterness and even better tactile in my coffee. A recipe for all my espressos will be 19 grams of those and 43 grams of yield. Now, dear judges, please evaluate the crema, but hold on with tasting it. And now, open the booklets in front of you and please write down my taste descriptors. In aroma, you will find bergamot. Then, in taste, you will have mango, blueberry liqueur, and orange. Aftertaste will be long-lasting and dessert chocolate-like. Sweetness is medium. Acidity is medium to high. And bitterness is low, but very pleasant. Now, please, take the spoons, stir the coffee 5 times, front to back. This small cup on your right is for 30 spoons. And then, please enjoy with at least 2 sips. In our milk beverage, we will as well create not only harmonious combination between milk and espresso, which will be 100% of darker roast that I've had in my previous course alongside with the lighter one, but also we will make our own milk. It will be 70% of evaporated milk and 30% of macadamia plant-based alternative. In the last year, I was experimenting with a process called evaporation of milk. How to do it? You simply take 1 liter of milk and then you evaporate it in 60 Celsius degrees. To get rid of 400 grams of water, it takes around 10 hours. The results in this evaporation is, in my opinion, even better than with popular freeze distilling. But today we will not use my own evaporated milk because I found out commercially applicable alternative, which is called Milbok. Milbok is the first milk for competitions for baristas, which is in exactly same manner as the one that I've done. So you will ask me probably, why have I chosen a commercial product if I can make myself one? I run a cafe. And with this product, I can share the same delicious milk beverage as you will have in a second with a lot of my customers. I think this is super important for our industry to share the best, not only with judges, which is of course a great pleasure, but also with regular customers. Now, dear judges, please write down my taste descriptors. You will have melted salted caramel ice cream. Butterscotch. And dried mango. Texture will be creamy. Please stir the coffee 10 times in a circular way to homogenize it very nicely. And then drink just from one side of the cup.
aftertaste will be extremely long and dark chocolate-like. Please, enjoy. I am using one espresso and around 90 milliliters of milk. And please, enjoy. Now, last part of our creation will be signature beverage. Dear judges, carbonic maceration is processing that originates in wine industry. I asked myself a question. Can we baristas can elevate signature beverages in our cafes as well as we took a lot from wine industry into coffee processing? And I think I found out how. First, I've added single ice cube, 100 grams of white tea. In combination with 4 shots of my espresso, it will create jasmine note. And now, here I have apple juice reduction. I took 250 milliliters of apple juice and I reduced it to 100 grams of yield. Then I added 0.1 gram of wine yeast called Saccharomyces cerevisiae. It created malic acidity that comes greatly with with a blueberry liquor note of my espresso. Together, it will create cider note. Here, I have passion fruit sour. I also fermented it with 0.05 gram of the same yeast. And to make it, I combined 50 grams of passion fruit pulp and 50 grams of lemon juice. I add 5 grams, and together with mango note of my espresso, it will create piña colada. Now, I fermented both of those ingredients in controlled water bath for 38 degrees for 8 hours. Then I pasteurized them for 23 minutes in 63 degrees to avoid creating any alcohol. And here I have last part of our main body of drink, which is lemon oleosaccharum. I simply connected equal parts of lemon peels and white sugar and then macerated it for 24 hours. I had 5 grams of it, and together with orange note of my espresso, it will create amazing yuzu note. Now, I will combine everything in a shaker. And we can go to my favorite part of my signature beverage, which is carbonic cappuccino. Here, I have the same cappuccino as you've had in your milk beverage course. And as a tribute, and my interpretation of carbonic maceration in my coffee, I am infusing it with carbon dioxide. It will create amazing, thick, thick texture. But it also will be fizzy. Thanks to it also, we will have very creamy mouthfeel. Now, infusion, then a little bit of combination. And please, enjoy it in 2 sips.
at least the seams. First, only the foam, and then you can have the rest of it. In the leaflets in front of you, you have exactly the recipe to recreate it in home. So please take the leaflets with you and feel free to make it anytime you want. Please enjoy. Please enjoy. And please enjoy. Dear judges, it was amazing pleasure to be here with you. So time. I'm very sorry. Jakub Świątek. Brawa, brawa, brawa dla Kuby oczywiście. Kuba, zapraszam Cię tutaj do mnie, zanim sędziowie jeszcze zdążą tam sobie te wszystkie ostatnie notatki poczynić. Jak? Zadowolony w porównaniu ze wczorajszym pokazem? Jak uważasz, było dzisiaj prościej, łatwiej, lepiej? Czy właśnie, nie wiem, jakaś większa presja na przykład? Chyba bawiłem się lepiej. Miałem mniej stresu zdecydowanie. Cieszę się, że mogłem pokazać swoją kawę, że mogłem cieszyć się nią razem z sędziami. Nie napiłem się tylko wody i znowu strasznie mi zaschło w gardle, a wiem, że nie mogę wziąć tej szklaneczki i się napić. No ale, tak, jeszcze chwila, było dokładnie. Super naprawdę. W sensie miałem świetny fan i bardzo się cieszę z tego, że mogłem tu być. No właśnie, tak naprawdę jeśli chodzi o tę kawę, to ty masz bardzo duży wpływ od samego początku tak naprawdę na kawę, która do ciebie trafia, więc też przybliżmy naszym widzom, których wczoraj z nami nie było, jak to wygląda w twoim przypadku? Mam takie wielkie szczęście, że razem z żoną prowadzimy palarnię kawy, dzięki której możemy sprowadzać fajne kawki, cieszyć się nimi, wypalać je. Tą kawę akurat to jest Etiopia obróbki Natural Carbonic Maceration, co było dość ciężkie. Podziękujmy sędziom w tym momencie za ich bardzo tutaj ciężką pracę, chociaż mam wrażenie, że jeszcze cięższa przed nimi za chwilę. Thank you very much, it was great. Thank you very much. Thank you very much, it was great. Thank you so much. Thanks. Dziękujemy pięknie sędziom, którzy teraz będą sumowali, liczyli, tam się będą dantejskie sceny rozgrywały, podejrzewam. Tak, teraz możesz się napić, przepić spokojnie i rzeczywiście kontynuuj, bo to bardzo ciekawe, powiedziałeś, że z żoną prowadzicie palarnię. Tak, tak i generalnie podczas poszukiwań kawy do tego tempu poznałem pół Etiopczyka, pół Węgra, który dużą część roku spędza w Etiopii, będąc powiedzmy bardziej ichniejszym, ma dostęp do niesamowitych kaw i razem z nim wybraliśmy na mój konkurs, ja wybrałem na mój konkurs kawę Natural Carbonic Maceration. To jest taka obróbka, która jest gdzieś tam na tak pograniczu, oczywiście wielu innych uczestników miało również kawy tej obróbki, które są cudowne i świetne, ale ta mnie zachwyciła po prostu takim świetnym balansem i ultra słodyczą, którą miała w profilu smakowym i to jest obróbka świata winnego i kawowego, bardziej nawet z winnego, gdzie wiśnie kawowca w szczelnie zamkniętych zbiornikach są nastrzykiwane dwutlenkiem węgla, żeby wzbudzić fermentację, no a później suszone lub depulpowane, a później suszone i później w przypadku mojej kawy po wysuszeniu zdejmowany jest z nich cały ten skin i skórka, i miąższ, i owoc, i później kawka leci do mnie, do palarni, gdzie ją wypalałem. Korzystałem z jednej kawy, ale widzicie na scenie dwa młynki, ponieważ łączyłem ze sobą w kawie dla sędziów espresso dwa różne wypały tej samej kawy, tak żeby była bardziej harmonijna i interesująca. No i takie tam różne zajaweczki. Takie tam różne zajaweczki. Słuchaj, tu jeszcze w tej prezentacji też wspomniałeś, zwróciłem na to uwagę, że używasz często takich ogólnodostępnych też produktów i chciałem cię właśnie zapytać, czy, no bo prowadzisz również swoją kawiarnię Typika w Warszawie. Zapraszam. Zapraszamy oczywiście, tu też pyszne jedzenie swoją drogą, ale to już tak off topic. Ale rzeczywiście, czy da się
przygotować w kawiarni jakieś napoje kawowe, które będą rzeczywiście na miarę mistrza, ale z drugiej strony będą ogólnodostępne dla wszystkich klientów w takiej, no, w miarę przyzwoitej cenie. Jasne, że się da. W sensie dla mnie, ja na przykład moją ulubioną częścią całego mojego występu był mleczak, w sensie milk beverage, ponieważ łączyłem 70% mleka ewaporowanego, odparowywana jest z niego woda po to, żeby uzyskać wyższą koncentrację cukrów, tłuszczy i białek. I dzięki temu, i łączyłem to z 30% mleka z orzechów makadamia i jakby posmak tej kawy i taka gęstość, którą ma się w ustach podczas jej picia w połączeniu z takimi nutami mango i krówek, no jest po prostu kozacka. W sensie, no to jest coś pięknego, to tylko mleczak, więc jakby... Tylko super. I aż w tym przypadku, wiesz, tak, naprawdę. Tak. Słuchajcie, zapraszamy oczywiście do Typiki na co dzień, natomiast dzisiaj, jeżeli chcielibyście z Kubą porozmawiać i też przy kawie tutaj wymienić jakieś uwagi albo po prostu pogratulować mu występu, to zapraszamy, za kilkanaście minut będzie dostępny w naszym Espresso Barze. Wielkie brawa, Kuba Świątek, nasz ostatni dzisiaj finalista Mistrzostw Polski Barista 2024. Dziękuję.